Mam ogromną przyjemność powitać naszych panelistów. Pozwolę sobie od mojej lewej strony, musiałem się zastanowić, pani Agnieszka Jankowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Armii Krajowej w Ostródzie. Bardzo miło, uczestniczka projektu. Pani Katarzyna Piper-Tenderska, starszy menadżer w Deloitte Polska. Deloitte jest partnerem projektu. Bardzo miło, witam. Pan Mateusz Rafał, zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Witam, panie dyrektorze. I przedstawiciel gospodarza, pan Marcin Łata, przedstawiciel gospodarza, naczelnik Wydziału Polityki i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Panie Marcinie, również bardzo serdecznie witam. Tak jak powiedziała na końcu Małgorzata i również Agnieszka, wprowadzając ten panel, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sukcesie tego programu w roku, w który w edukacji dla wielu był stracony w roku pandemii, roku edukacji zdalnej. Udało się zapewnić taką sytuację, w której 76% uczniów, uczennic w tym programie w jakiś istotny sposób rozwinęło swoje kompetencje proinnowacyjne, kompetencje przyszłości, ale ten projekt był nie tylko dla tych uczniów realizowany, bo był realizowany z intencją wykorzystania tego, czego się dowiedzieliśmy w nim, w innych szkołach. I ten panel zakończy się też moją prezentacją z takiej perspektywy systemowej, ale zanim o tej perspektywie systemowej, to zależało nam na tym, żebyśmy usłyszeli przedstawicieli właśnie różnych instytucji, interesariuszy tego systemu i żebyśmy zderzyli swoje myśli wokół takiego pytania, jak można sukces tego programu wykorzystać. To jest pierwsze pytanie do pana, panie Marcinie. No właśnie, co teraz możemy zrobić z tym programem? Dzień dobry Państwu. Bardzo się przede wszystkim cieszymy z tego powodu, że do tej konferencji doszło, że dotrwaliśmy z projektem do końca. On rzeczywiście nikt nie przewidywał, uruchamiając ten projekt, że będziemy mieli do czynienia z pandemią, a na koniec nawet wojną, która również na projekt będzie miała wpływ, a mimo wszystko się udało, więc tym bardziej z tego się cieszymy i krótko tylko Państwu podziękuję, bo proszę Państwa, duże zaangażowanie konsorcjantów, którzy realizowali ten projekt, to chyba była podstawa tego sukcesu, bo i ekspertów, i Państwa, którzy pomagali w jego wdrożeniu. A nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie szkoły, dyrektorzy i nauczyciele, którzy zdecydowali się w takich, a nie innych warunkach na czasochłonne i trudne ćwiczenie. A zanim odpowiem na pytanie, króciutko wrócę do historii, bo dyrektor Agata Wancio wspominała, widziałem, że Państwa zainteresowanie to wzbudziło, o rankingu innowacyjności i pozycji Polski w tym rankingu. Nas ona też nie cieszy, to znaczy wiemy od już wielu lat niestety, że mamy sporo do zrobienia i to miejsce, które jest, ranking jest zbudowany na chyba kilkudziesięciu wskaźnikach i każdemu z nich się przyglądamy, co można zrobić, żeby tę pozycję polską w tym rankingu podnieść. I w ostatnich latach naprawdę wiele zostało zrobionych, bo to są przede wszystkim bodźce finansowe, zmiany legislacyjne, programów wspierających innowacje w firmach jest bardzo dużo, programów dotacyjnych, instrumentów kapitałowych typu venture capital, które wspierają firmy takie podejmujące ryzyko i innowacyjne produkty chcące wprowadzić. Wprowadzone były zmiany w ustawodawstwie wprowadzające ulgę na badania i rozwój dla firm, ułatwiające tę działalność innowacyjną. O tym nie będę w szczegółach opowiadał, dla zainteresowanych odsyłam do naszych stron internetowych i szczegółowych informacji na ten temat, ale w tego typu debatach jak dzisiaj albo w analizie tych czynników zawsze gdzieś wracaliśmy do problemu edukacji i przygotowania nas do realizacji innowacyjnych projektów. I no niestety smutna refleksja była taka, że sporo mamy tutaj do zrobienia. To znaczy, że szkoła nie do końca przygotowywuje nas do podejmowania ryzyka, do współpracy, do jakby szukania nowych rozwiązań. Z drugiej strony wiemy, że w Polakach tkwi naturalny dar do innowacji i mamy potencjał dosyć duży do tego, żeby innowacyjne produkty, innowacyjne rozwiązania wprowadzać.
I krok po kroku, zlecając analizę, o której też była mowa profesorowi Fazlagiczowi z Uniwersytetu w Poznaniu, doszliśmy do pewnych konkluzji odnośnie do systemu edukacji i zidentyfikowane zostały te bariery. Zastanawialiśmy się, jak do tego podejść, jak spróbować dokonać takiej zmiany w polskiej szkole, która docelowo przeniosłaby się na tę innowacyjność, na zdolność do podejmowania takich innowacyjnych wyzwań przez polskich uczniów, a później pracowników firm. Stąd koncepcja tego projektu. Chcieliśmy bardzo dużo celów zrealizować jednocześnie w tym projekcie, co wiem, że dla Państwa też niejednokrotnie było problemem i dla szkół w nim uczestniczących, ale tym bardziej jest to dla nas przedmiotem zadowolenia, że udało się to zrealizować i mniej więcej wiemy, że tego typu działania w polskich szkołach są możliwe, tak? Że w systemie, który istnieje bez rewolucyjnej zmiany, ale z uwzględnieniem nowych narzędzi, nowych metod, nowego podejścia ze strony nauczycieli, dużego zaangażowania nauczycieli, dyrektorów, współpracy. Więc jakby, jeżeli chodzi o sens zmiany, to jest potrzebne bardzo duże zaangażowanie i potrzebnych jest wiele czynników, które w jednym czasie powinny współgrać, ale jest to możliwe w warunkach takiej szkoły, która w Polsce funkcjonuje. I to jest dla nas największy sukces tego projektu, że to zostało udowodnione, że to się da i to się podoba uczniom. Nauczyciele, jak rozumiem, też całkiem pozytywnie do tego się odnoszą. No i teraz, odpowiadając już na pytanie, bo przy długim wstępie, chcielibyśmy, żeby docelowo w systemie edukacji te elementy, które w tym projekcie zostały przetestowane, się znalazły. Znaczy, chcielibyśmy dokonać takiej systemowej zmiany. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie nastąpi z dnia na dzień, że to, na to pewnie potrzeba bardzo dużo czasu i dużo zaangażowania, ale skoro się da, to z pomocą no, oczywiście Ministerstwa Edukacji i Nauki, bo bez tego się nie obejdzie, tego typu zmiany można wprowadzać. Nam zależy na zmianach systemowych, na zmianach takich długookresowych, ale oczywiście pewne elementy można z tego projektu dowolnie już teraz sobie brać i w tej działalności czy w pracy nauczyciela wprowadzać zarówno te narzędzia wypracowane, jak sposoby oceny, zadania interdyscyplinarne, te wszystkie ćwiczenia przeprowadzone w ramach projektu, które jak widać przynosiły uczniom satysfakcję. I do tego będziemy też Państwa zachęcali. Dzięki uprzejmie. Panie dyrektorze, z perspektywy właśnie systemu i resortu edukacji, jak system może teraz to wykorzystać? Co można wziąć już teraz, co szkoły mogą wziąć już teraz, ale też co system może, co system chce wziąć też w takiej bardziej długofalowej perspektywie. Jak to wygląda z perspektywy resortu odpowiedzialnego za system edukacji? Szanowni Państwo, Panie doktorze Jędrzeju, ja mógłbym to podsumować jednym zdaniem, że system edukacji mógłby po prostu te wszystkie skomasowane wnioski zacząć wdrażać na każdym możliwym etapie. I tyle. Korzystając z okazji, też chciałbym pozwolić sobie na to, żeby pogratulować wszystkim udziału w tym przedsięwzięciu, w szczególności dyrektorom i nauczycielom, którzy tak, można powiedzieć, świecili przykładem w realizacji Szkoły dla Innowatora. Tak, i jest to postawa, którą bardzo, bardzo chcielibyśmy promować w ogóle w całym systemie oświaty, tak? Bo to jest punkt wyjścia dla wszelkich zmian, bo my możemy wszystko wymyślać, wszystko może pięknie wyglądać w teorii, a zawsze na końcu jest obszar wdrożenia na dole. Ale serdeczne podziękowania Centrum Edukacji Obywatelskiej w ogóle za to całe przedsięwzięcie, które uważam jest krokiem milowym wielu różnych innych przedsięwzięć, które, jak sądzę, przed nami, o których wiemy, że przed nami i które jeszcze, o których jeszcze nie wiemy być może. Zatem to jest fundamentalny punkt wyjścia do tego, żeby tę edukację zmieniać. Również Ministerstwo Rozwoju za ogrom wysiłku i dostrzeżenia tego, jak polskiej przedsiębiorczości zmiana
szkolnego paradygmatu, zmiana postaw nauczycieli, uczniów jest potrzebna do tego, żebyśmy mieli zdrowy biznes, zdrową konkurencję na rynku i zdrowe myślenie przedsiębiorcze. Mi to jest szczególnie bliskie jako doktorantowi nauk ekonomicznych, jak cała idea szkoły dla innowatora, ponieważ ja jestem osobiście zafascynowany teorią gier i to, co przyświeca bardzo mocno szkole dla innowatora, czyli przełożenie swoich wajchy z tej rywalizacji na współpracę, która zawsze daje większe korzyści, to jest to, co jest nam dzisiaj, wydaje mi się, w Polsce potrzebne wszystkim, niezależnie od tego, czy jesteśmy uczniami szkoły podstawowej, czy jesteśmy pracownikami służby cywilnej, czy prowadzimy biznes, czy jesteśmy politykami. Zatem co resort edukacji będzie chciał wykorzystać? Trochę tak jak powiedziałem, wszystko tylko co się da. Tak jak powiedziała już pani minister Orłowska, my reformujemy przedmiot podstawy przedsiębiorczości na biznes i zarządzanie właśnie w takim duchu szkoły dla innowatora w dużej mierze, bo on ma być bardzo mocno nakierowany na pracę zespołową, pracę projektową i myślenie innowacyjne. To w takiej troszeczkę skali mikro, można powiedzieć. Natomiast widzimy już, jak duże jest zapotrzebowanie pewnych działań. Stąd program Laboratoria Przyszłości, o którym również pani minister Orłowska wspomniała. 1 mld zł na sprzęt, który tym kompetencjom sprzyja, który ich rozbudzaniu sprzyja w dużej mierze. Tak? I też już pani minister zapowiadała, że niedługo trochę szerzej w skali kraju zechcemy to pokazać i opisać, ale to też nie uprzedzajmy faktów. Natomiast także przed nami tworzenie i wszystkich serdecznie zapraszam, portalu edukacja.gov.pl, który ma zrzeszać w sobie maksimum funkcjonalności, ale też pewnej linii, powiedziałbym, filozoficznej, w nowoczesnym myśleniu o edukacji. Więc wszyscy możemy się teraz łączyć w to, żeby, że tak powiem, dziedzictwo szkoły dla innowatora przekładać jak najdalej się da. W tym obszarze tworzenia nowego narzędzia, które będzie bardzo globalne, wszyscy możemy mieć swój udział. Dzięki uprzejmie. Czyli rozumiem, biznes i zarządzanie jako ta mała, wielka reforma, o której mówiła pani minister, Laboratoria Przyszłości i edukacja.gov.pl. Super. Padły gratulacje dla dyrektorów i dyrektorek, pod które się oczywiście podłączam. Jeszcze niejednokrotnie będziemy dzisiaj o tym mówili. Więc poproszę ciebie, Agnieszko, o to, żebyś trochę nam opowiedziała o tym, jak w praktyce ten sukces wyglądał, co się w twojej szkole w Ostródzie zmieniło. Ja miałem przyjemność być w Ostródzie w zeszłym roku w wakacje i to było super spotkanie, więc mam nadzieję, że się trochę podzielisz tym, jak to wygląda u ciebie w szkole. Spróbuję. Pierwsze, co zrobiliśmy jeszcze zanim weszliśmy do programu, od wielu lat wpisaliśmy, i to rzeczywiście kilka lat wcześniej, wpisaliśmy do szkolnego DNA współpracę jako wartość, która przyświeca naszym relacjom w gronie pedagogicznym, a także na linii dyrektor, pracownicy, współpracownicy, pracownicy obsługi. Uznaliśmy, że każda wartość współpracy zmienia naszą rzeczywistość i przepraktykowaliśmy to i praktykujemy, więc modelowanie współpracy nie było dla nas dużym wyzwaniem. Mówiliśmy o tym, że sam projekt Szkoła dla Innowatora daje nam nowe lustro, nową perspektywę i mnóstwo inspiracji. Zaczęliśmy od stawiania sobie pytań i diagnozowania tego, gdzie jesteśmy, w jakim momencie w tej chwili rozwoju, i staraliśmy się robić to razem. I to było takie konsekwentne na poziomie zarządzania szkołą pytanie wszystkich jej podmiotów, uczniów, nauczycieli, rodziców, ale także pracowników administracji obsługi. Jak rozumiemy swoje miejsce, jakie widzimy i dokąd chcemy dojść. I to pytanie towarzyszy nam do dziś, tak? Co chcesz zrobić i czego potrzebujesz do tego, żeby to osiągnąć? Więc przesunięcie też tej wagi poczucia sprawczości dało nauczycielom swobodę działania. Chciałabym podkreślić niezwykle i wrócić do prezentacji pani wicedyrektor, bo pierwszym blokerem innowacji, zmiany jest strach. I on pojawia i przewija się wszędzie, więc jako dyrektor szkoły staram się dbać o to, żeby wszyscy jej udziałowcy czuli się bezpieczni. Nauczyciele
którym ufam, ufam moim nauczycielom, doceniam ich kompetencje i zauważam, że chcą się rozwijać, poszukują ciągle swojej drogi i nowych rozwiązań. Warto zarówno dyrektorom polskich szkół, jak i nauczycielom zaufać i być blisko wtedy, kiedy potrzebują. Tak? Dyrektor, sprawując nadzór, tworząc inną, innowacyjną kulturę codziennego funkcjonowania, ma do tego mechanizmy i narzędzia i obserwacja, kontrola i ocena wcale nie jest jedynym narzędziem, wręcz powiedziałabym okazjonalnym i sporadycznym. Co ciekawego zrobiliśmy? Zmieniliśmy dzięki temu pytaniu organizację pracy szkoły, bo udało nam się po wielu latach stworzyć takie warunki, żeby wszyscy uczniowie uczyli się na jedną zmianę. Było nam to potrzebne. Do czego? Do tego, że mówiąc o swoich marzeniach, o tym, co nauczycielom daje satysfakcję i radość w pracy, stworzyliśmy jedynkową Akademię Kreatywności. To taki twór, który realizujemy na wspólnych działaniach poza lekcjami w klasach młodszych i mamy już pomysł, jak rozbudować te aktywności na poziom klas starszych. Po pierwsze dlatego, że odpowiadamy na potrzeby dzieci, po drugie dlatego, że nie wiąże nas w tym podstawa programowa, a właśnie swobodne kompetencje i po trzecie dlatego, że nauczyciele mają odwagę eksperymentowania i przeglądania się temu, jak przebiega proces nauczania. Więc czwartek z jedynkową Akademią Kreatywności jest jednym z bardziej docenianych dni szkolnych i zdarza się, że rodzice chcą odebrać dzieci ze szkoły wcześniej, więc zazwyczaj odchodzą z kwitkiem, bo dzieci chcą na tych zajęciach zostać. Są tam zajęcia przeróżne, tak? Od ceramiki, od takich zajęć artystycznych, twórczych, poprzez zadania krytycznego myślenia, budowanie na przykład klockami korbo i odkrywanie różnych zasad, które tym rządzą, więc pozostawiliśmy ten przestrzeń dzieciom. Żeby podnieść sprawczość i dać takie poczucie namacalnego efektu, zmienialiśmy też swoją przestrzeń edukacyjną, ale zmienialiśmy ją nie po to, żeby ciekawie i pięknie wyglądała zachęcająco, ale po to, żeby pokazać, że edukacja jest wszędzie. A więc stworzyliśmy strefę odpoczynku, relaksu, cichych rozmów i spotkań. Z jednej strony, żeby wzmocnić współpracę, z drugiej dać uczniom przestrzeń, w której pomiędzy lekcjami mogą zwyczajnie przyjść i ze sobą rozmawiać. I te kolorowe domki, które były tutaj na zdjęciu, to był taki początek, bo dziś na szkolnych korytarzach jest również klub wolnej książki zaaranżowany do takich rozmów. Pojawia się tych miejsc coraz więcej. Były one też i otworzenie tej przestrzeni dało nam też mnóstwo nowych inspiracji. Tak, stworzyliśmy pracownię smaku, czyli miejsce, w którym możemy wszyscy spotkać się przy stole, gotować, ale nie do końca mamy ambicje, bo wszyscy nasi absolwenci byli świetnymi kucharzami. Bardziej staramy się im pokazać, gdzie w tej kuchni, czy w tym miejscu jest właśnie czas na budowanie wspólnoty, na budowanie współpracy, na odkrywanie i dzielenie się przepisami, ale też gdzie w kuchni jest chemia, gdzie jest fizyka, gdzie jest matematyka i takie zajęcia też się tam odbywają. To jest niezwykle cenne i to chciałabym też podkreślić i docenić taką kreatywną i otwartą postawę nauczycieli. Mają w sobie taką gotowość. Myślę, że też mówią o tym, że fakt, że to doceniam, zauważam jako dyrektor, daje im coraz większe przestrzenie i coraz większą otwartość. Stworzyliśmy też uczniowski budżet obywatelski. Wydaje mi się ciekawą inicjatywą, bo jest prostym przełożeniem obywatelskiego, więc dzieciaki już na tym etapie mogą poznawać mechanizmy, jak on funkcjonuje i jaki mają wpływ na aranżowanie przestrzeni. Uwolniliśmy to z klas lekcyjnych, bo większość inicjatyw w szkole stereotypowo kierowana jest do klas, do uczniów, do wychowawców, a tutaj pozwoliliśmy stworzyć grupy zupełnie międzyoddziałowe, trochę podwórkowe, trochę sąsiedzkie. Sprzyjała temu paradoksalnie pandemia, bo nasze kontakty były wtedy utrudnione. Dzięki temu powstało miejsce do relaksu i zabawy na szkolnym dziedzińcu. Uczniowie klasy drugiej wspólnie z rodzicami samodzielnie wykonali
całe mnóstwo rzeczy, miejsc z palet. Zrobili to rewelacyjnie i teraz już w tym roku jako dyrektor mogłabym to miejsce odnowić, odświeżyć, nadać mu nową wizualność czy taką atrakcyjność, ale uznałam, że ja tylko kupię materiały, zostawię tę radość dzieciom, niech one to miejsce tworzą od początku do końca, tak, żeby mieć właśnie to poczucie sprawczości. Powstają też kolejne, bo powstała w ten sposób, bardzo dzieciom podobały się escape roomy, pokoje zagadek, miejsca spotkań, więc w ramach tego budżetu uczniowskiego, obywatelskiego uznaliśmy, że cała szkoła i przestrzeń dookoła szkoły może być również takim escape roomem. No i całe mnóstwo, cała inwestycja skończyła się na zakupieniu odpowiednich skrzynek i ich zamknięciu. A czemu służą ich aktywności? W zasadzie wszystko, co przyjdzie dzieciom do głowy, możemy realizować. Bardzo często wokół tego mówimy o naszym szkolnym patronie, bardzo często mówimy o sposobach uczenia się. No i oczywiście takim, uważam, poziomem najwyższym jest to, kiedy uczniowie tworzą te zagadki sami dla siebie nawzajem i tworzą cały projekt, którym potem dają innym radość odkrywania. To chyba tak pokrótce istotne rzeczy, ważne. Dzięki bardzo. Dziękuję. Powiedziałeś o super ważnych rzeczach. Też chciałbym nawiązać, bo szczególnie na początku swojej wypowiedzi mówiłaś o tych wartościach, o których z kolei Małgorzata mówiła wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, co jest dla nas ważne w prowadzeniu tego projektu. Cieszę się, że to tak się przekłada, znaczy i o współpracy, i o zaufaniu, i o tej sprawczości, o różnorodności. I też to, o czym powiedziałaś, pokazuje, że też szkoła dla innowatora i w twojej placówce i w wielu innych szkołach była takim katalizatorem, chociażby na poziomie zmian przestrzeni, ale też takich inicjatyw edukacyjnych, że my coś proponowaliśmy, ale potem i w twojej szkole, i w innych placówkach z nami pracujących pojawiało się bardzo wiele nowych inicjatyw, które z tego wynikało, a jednocześnie one były tak mocno też osadzone w codzienności pracy szkoły, prawda? To staraliśmy się, żeby to nie było nic dodatkowego. Mówiłaś o nadzorze pedagogicznym, o tym, że można go robić inaczej. Mówiłaś o organizacji pracy szkoły, o wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli, czyli korzystaliśmy z tego, co już jest jako systemowe rozwiązania wprowadzone, tylko pokazywaliśmy, jak to inaczej robić. Tak, zdecydowanie tak, natomiast ważne jest też, nie wiem, czy nie kluczowe na starcie, znalezienie na to miejsca i przestrzeni, tak? Moim celem było też zadbanie o to, żeby nie dokładać zadań, nie mnożyć ich, ale znaleźć przestrzeń, więc przeanalizować to, jak funkcjonowała szkoła do tej pory, które nasze aktywności były efektywne, z których jesteśmy zadowoleni. Bardzo dużo poświęciłam też uwagi temu, żeby odchudzić i odłożyć dokumentację niepotrzebną w szkole. Skupiamy się i cały czas tak naprawdę ten proces trwa, żeby tworzyć te dokumenty, których wymaga od nas bezpośrednio prawo oświatowe, ale też by tworzyć je w sposób efektywny, tak? Nie 40-stronicowe sprawozdanie, które mówi o wszystkim i niczym, ale jedna strona A4, która jest efektywna, odnosi się do zakładanych celów i pokazuje rezultaty. Natomiast we mnie jako dyrektorze to chciałabym też podkreślić, bo też wiem, że koleżanki, koledzy dyrektorzy, często o tym dyskutowaliśmy, jest pełna akceptacja na to, że się uczymy. Jesteśmy szkołą, która jest w procesie, która się uczy, rozwijamy. Jeśli podejmujemy działanie, planujemy i okazało się sukcesem, to świetnie, ale jeżeli niekoniecznie, to też świetnie, bo też się przy tym uczymy. Też jesteśmy w stanie w tym procesie być na co dzień i bardzo doceniają to zarówno uczniowie, jak i rodzice. Więc to jest też jedno z istotnych, kluczowych zadań i zmian i postaw. Super. Dzięki uprzejmie. Mówisz o takim niszczeniu inwentaryzacji. Zachęcam Państwa do zwrócenia na to uwagę. W materiałach, które Państwo otrzymaliście, jest też link do takich właśnie scenariuszy, takich ćwiczeń dla Rady Pedagogicznej inwentaryzacyjnych, które pozwalają sprawdzić, co rzeczywiście z tego, co się w szkole dzieje, przynosi oczekiwane efekty edukacyjne, a co robimy niejako z rozpędu albo na wszelki wypadek. Dzięki, że o tym też powiedziałaś. Pani Katarzyno, z perspektywy biznesu, dlaczego te kompetencje są dla Was jako pracodawcy, absolwentów Szkoły Agnieszki między innymi, dlaczego one są tak ważne i właśnie co w tym zakresie jest kluczowe dla Was? Dziękuję za pytanie i dziękuję za zaproszenie. Brzmi jak wspaniałe miejsce, tylko chciałam się odnieść do szkoły. Bardzo inspirujące i takie chyba
pozwalające rozwijać pasję, co też jest ważne i nie tylko w szkole, w ogóle w życiu. I jeśli chodzi o biznes, to proinnowacyjne kompetencje są dlatego istotne, że po prostu świat się zmienia i my nie mamy wyboru, musimy też się zmieniać. I ta ciągła zmiana, i też która jest nieuchronna, powoduje, że musimy nabywać kompetencje, które pozwalają nam się uczyć i bez strachu podejmować nowe wyzwania. Więc ten zmieniający się świat to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to, że kompetencje proinnowacyjne po prostu pomagają w życiu i na każdym jego etapie, od najmłodszych lat, więc stąd też warto je rozwijać i kształtować i zaszczepiać od najmłodszych lat i przez całe życie, żeby umieć się też uczyć przez całe życie też nowych umiejętności, które właśnie wymusza na nas czasami ta zewnętrzna zmiana. Trzecia rzecz to z kolei to, że kompetencje proinnowacyjne wspierają po prostu realizację celów biznesowych. Musimy coraz bardziej rozwiązywać coraz trudniejsze problemy, coraz bardziej złożone. Już tak bardzo nie opieramy się na tym, że na pamięciowych jakichś takich czynnościach też powtarzalnych. Musimy być gotowi do tego, żeby myśleć niesztampowo, żeby też głębiej wejść w tematy, z głębszą ekspertyzą. Stąd też ta współpraca jest istotna, bo też nie jesteśmy zawsze w stanie pozyskać takiej głębokiej ekspertyzy. Więc też obserwujemy też popyt jak zmienia się ten popyt na te kompetencje z tych takich właśnie bardziej powtarzalnych na te, które wymagają mi krytycznego myślenia i analitycznego myślenia, analizy w ogóle informacji, też kreatywnego myślenia, też samodzielnego, więc to wszystko wpisuje się w te kompetencje proinnowacyjne i to też wpływa na budowanie przewag i samych organizacji, które budują swoje zdolności na ludziach, krótko mówiąc, i w ogóle całe gospodarki też budują, albo powinny budować na kapitale ludzkim. I to, co jest też istotne, to, aby w przypadku biznesu, żeby budować zwinne organizacje, czyli właśnie umiejętność dostosowania się, adaptacji do zmian. Więc można powiedzieć, że wszystkie te kompetencje są istotne dla budowania przewag i biznesu, który też się odnajdzie w zmianach, które toczą się nieustannie. Tak samo jak budowanie też przywództwa i liderstwa, które jest oparte też w tej samosterowności. Więc bardzo wiele linków, można powiedzieć. Jasne. Powiedziała Pani o zwinności. Rzeczywiście te ostatnie lata były dla nas wszystkich takim ćwiczeniem ze zwinności. Dla szkół pewnie przede wszystkim z dnia na dzień, w ciągu 2 tygodni w sumie musieliśmy wynaleźć szkołę na nowo. My mówiliśmy o zwinności, mówiliśmy też w Centrum Edukacji Obywatelskiej o takiej koncepcji odporności szkół na kryzysy. I rzeczywiście widzieliśmy to bardzo mocno, że te szkoły, które wprowadziły w taki systematyczny sposób te praktyki, które proponowaliśmy w projekcie, lepiej sobie radziły w edukacji zdalnej. To była informacja zwrotna, którą otrzymaliśmy, więc już nie tylko biznes, ale tak naprawdę też instytucje publiczne potrzebują tej zwinności. Chciałbym do Ciebie wrócić, Mateusz, z pytaniem, pogłębić trochę tę pierwszą wypowiedź, bo mówimy o zwinności, mówimy o tym, że potrzebujemy innego zestawu kompetencji i tym takim systemową propozycją wsparcia tej zwinności szkół był właśnie program Laboratoria Przyszłości, powiedziałeś o nich, jedna z flagowych inicjatyw resortu edukacji, więc gdybyśmy mogli się skupić chwilkę na laboratoriach właśnie i zastanowić, jak to, co tutaj wypracowywaliśmy, może budować laboratoria, jak laboratoria mogą z tego czerpać. No i też co w ogóle kształcenie kompetencji może czerpać z laboratoriów w drugą stronę. Jak to wygląda i co tu jest możliwe? Zapowiadacie kolejny krok, prawda? Będziecie o tym mówili we czwartek na konferencji prasowej, więc nie dopytuję o to, ale jak możemy być użyteczni?
Dziękuję. Tak szczerze dziękuję za to pytanie, bo to jest rzeczywiście poważna kwestia, ale też się odniosę do słów poprzedniczych. Pani dyrektor, to rzeczywiście brzmi jak szkoła, w której chciałoby się uczyć. Chętnie bym tam zapisał swoje dzieci, kiedy już je będę miał. A tutaj muszę do pani też się odnieść, że istotnie zmienia się szkoła, tak? Zmienia się szkoła i zmienia się świat. Więc ja bym powiedział, że Szkoła dla innowatora dała bardzo duży impuls laboratorium w ogóle. Grzechem byłoby z tego nie korzystać. I to jest absolutnie bardzo zasadny kierunek, bo jak zwrócimy uwagę na to, że w tym momencie my stoimy też przed wielkim zadaniem, żeby przeszkolić określoną liczbę nauczycieli w kierunku efektywnego korzystania ze sprzętu laboratoriów w przyszłości, to musimy sobie zadawać pytanie o to, jaki jest właściwy kierunek. I w naszym przekonaniu te kierunki, które nadała Szkoła dla Innowatora nam wszystkim, to są te strony, w których nauczycieli należy kształcić. Szkoła dla Innowatora też pokazała nam wszystkim, że jakie jest zapotrzebowanie na szeroko rozumiane i kompetencje IT, ale i sprzęt w szkołach, tak? Więc ja mogę powiedzieć, że w pewnym sensie ona dała impuls do laboratoriów przyszłości jako takich, więc jakby widać, że jest to program, który rezonuje, a to jest chyba najlepsza rzecz, jaką możemy powiedzieć o takim programie jak Szkoła dla Innowatora, tak? Żeby rezonował na środowisko, na rzeczywistość. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest już konkretne dziedzictwo tego programu, które, że tak powiem, jest jak ta kula śniegowa już w pewnym momencie, tak? Ona nabiera rozpędu i staje się coraz bardziej dla nas i powszechna, i widzimy, jak bardzo potrzebna, tak? Zatem i w obszarze kształcenia nauczycieli, ale kształcenia dzieci. Wrócę do tej edukacji gov.pl, tak? Ponieważ my przewidujemy tam przestrzeń dla samokształcenia ucznia, dla jego również definiowania tego, co jest jego mocną stroną, a co nie, tak? I po prostu powiem szczerze, no będziemy chcieli się na pewno posiłkować waszymi wnioskami w dużej mierze, ale też wszystkich, jak tutaj siedzimy, bo dla każdego głosu jest miejsce, zapraszamy do tego, żeby się dzielili z nami swoimi refleksjami a propos tego portalu, a jeżeli wracamy do laboratoriów przyszłości, no to tak, one też w moim przekonaniu są projektem wieloetapowym, bo wiemy, że dzisiaj to są szkoły podstawowe, samorządowe i niesamorządowe, ale też już na horyzoncie pojawiają się szkoły ponadpodstawowe, tak? I w każdym z tych miejsc będziemy mówili o nieco innej specyfice tego programu, bo gdzie indziej są, bo różne są potrzeby, tak? Jak różny jest świat zmieniający się, różne są szkoły, okoliczności, tak? Taki zapotrzebowanie na sprzęt, z którego korzystają uczniowie, są różne. W związku z powyższym ten program też będzie, tak powiem, dostosowywany do realiów, w których się znajdujemy. No ale w dużej mierze przed nami na pewno potrzeba efektywnego szkolenia. I właśnie jakbyśmy sobie takie ontologiczne pytanie zadali, w oparciu o co? No w dużej mierze w oparciu o kompetencje wskazane w Szkole dla Innowatora, tak? Bo już jak widzimy, że biznes nam potwierdza, że to jest właściwy kierunek i myślenie, że tak powiem, z perspektywy administracji, Ministerstwo Rozwoju też mówi, że kierunek jest dobry, biznes potwierdza, to nam nie pozostaje nic innego absolutnie, jak po prostu recypować w tym momencie określone rozwiązania i wdrażać jak najniżej do programów, podstaw. No, mamy nadzieję, że i laboratoria przyszłości, i biznes, i zarządzanie dołożą swoją cegiełkę do tego dziedzictwa Szkoły dla Innowatora. Super, dzięki. Myślę, że to jest rzeczywiście takie duże pole komplementarności, bo nasze podejście w Szkole dla Innowatora jest takie skupione na dydaktyce i takie skupione na kompetencjach. Znaczy my zastanawiamy się zawsze, i będziemy o tym mówić w drugiej sesji, jak to od strony kompetencji można ugryźć, więc będziemy prezentowali też takie publikacje dokładnie o tym, jak uczyć współpracy.
pracy, jak uczyć samodzielności myślenia, jak uczyć rozwiązywania problemów, więc mam nadzieję, że to się tutaj dobrze złoży z tym podejściem, które w Laboratoriach Przyszłości od trochę innej strony jest proponowane. Jednym z takich działań w Szkole dla Innowatora, o tym mówi Małgorzata, była taka seria spotkań z innowatorami, spotkań z innowacyjnymi przedsiębiorstwami i to było super duża atrakcja, ale też bardzo ważne wydarzenie też dla młodych ludzi, takie edukacyjne, inspirujące, pokazujące, do czego możemy wykorzystać te kompetencje, które w szkole zdobywamy. I chciałbym wrócić do pani Katarzyny z takim pytaniem, jak biznes może właśnie wspierać tego typu inicjatywy, tego typu działania. Jeśli chodzi o wsparcie, to po pierwsze uczestniczyć choćby w takich wydarzeniach jak to i w takich programach. Generalnie to jest inwestycja i w ogóle tak samo jak inwestowanie, czy to w zmiany, w reorganizację pewnego spojrzenia na edukację pod kątem budowania tego typu kompetencji, to jest długi czas. Tak, myślę, że biznes po prostu może się angażować też na zasadzie takiej inwestycji, uczestnictwa i też praktycznego spojrzenia na to, jakie jest zapotrzebowanie po prostu na rynku pracy i szukać tego linku między edukacją, a tym, czego rynek pracy potrzebuje. To, co mogę powiedzieć, co jest istotne jeszcze z punktu widzenia biznesu, jak on też może dołożyć tą swoją cegiełkę do kształtowania też kompetencji proinnowacyjnych, to jest kształtowanie liderów. I to jest coś, co jest bardzo istotne wszędzie, też i właśnie w szkole, gdzie mamy liderów zmiany i też budowanie pasji i odpowiedniego też środowiska do tego, żeby te innowacje kształtować, bo one tak już wcześniej było też wspomniane, że innowacje potrzebują szczególnych warunków, też i bez krytycznego myślenia, ale bez krytykowania, próbowania, odwagi, też empatii, innego różnego spojrzenia, więc takie też zaangażowanie biznesu w kontekście też szkoleń, praktyk, zwracanie uwagi na przywództwo i tutaj też widzę bardzo dużą wagę też tej kompetencji, w jaki sposób można to kształtować i też wśród młodych ludzi od najmłodszych lat, ale też w środowisku pracy i też podczas praktyk też i zawodowych, i biznesowych, dlaczego to jest ważne i też mieć takiego lidera zmiany, przewodnika i też tutaj widzę pewnego rodzaju powiązanie ze szkołą, że też się zmienia rola nauczyciela i myślę też, że może się zmienić rola też lidera w biznesie po prostu, który jest takim towarzyszem zmiany, rozwoju, który stymuluje do tej zmiany i po prostu wspiera. I tutaj też widzę takie powiązanie. Super, dziękuję bardzo. Panie Marcinie, bo tutaj mówimy o tym, jak biznes może wspierać, czy to jest tylko taki obszar społecznej odpowiedzialności biznesu i takie wolnej decyzji oczywiście przedsiębiorstw, w jakim stopniu chcą się w tę działkę edukacji w ramach odpowiedzialności zaangażować, czy też państwo może to jakoś wspierać albo stymulować tu z perspektywy Ministerstwa Odpowiedzialnego za gospodarkę, za rozwój naszego państwa? Może. Przede wszystkim cieszę się, że pani reprezentująca firmę Deloitte jest z nami, bo nas trochę uwiarygadnia. Znaczy, że to nie jest tylko teoria, ale rzeczywiście firmy są zainteresowane tym, o czym mówimy. To znaczy, że gdzieś to, jak uczymy dzieci, ma przeniesienie na to, jak firmy funkcjonują. I o ile wiem, że firma Deloitte była zainteresowana tematem z wielu powodów, o tyle jest to też pomysł na biznes, znaczy to na tym też można po prostu zarabiać. Myślę o edukacji, to jest jak najbardziej temat do zarabiania, aczkolwiek wiele firm dostrzega i to wychodzi z naprawdę wielu raportów i podsumowań, że istnieje potrzeba budowania tego rodzaju kompetencji. To zaangażowanie tylko pokazuje, że tak faktycznie jest. Jeżeli chodzi o wsparcie dla firm, no nie mamy jakichś
ekstra dedykowanych instrumentów wsparcia dla firm działających w systemie edukacji, ale co do zasady nie mamy takich sektorowych czy branżowych programów. Owszem, one się mogą zdarzyć w wypadku prac badawczo-rozwojowych, na przykład kiedy ze względu na specyfikę danego tematu warto wyodrębnić taki schemat pomocy, ale co do zasady firmy mogą korzystać z naprawdę wielu instrumentów wsparcia, które oferują agencje rządowe, głównie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To kiedy mówimy o innowacjach, to przede wszystkim te instytucje, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, jakby w zasadzie wszystkie etapy tworzenia, rozwijania innowacji można w jakiś sposób pomóc sobie poprzez uzyskanie wsparcia publicznego w dużej mierze ze środków unijnych, ale też ze środków krajowych. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby firmy edukacyjne z tego wsparcia też korzystały. Dzięki uprzejme. Agnieszko, poproszę cię, żebyśmy zakończyli. Mam jeszcze dosłownie kilka minut, więc twoim głosem zakończmy z takim pytaniem, czego z twojej perspektywy mogłyby się nauczyć inne szkoły z waszego doświadczenia? Jak to wasze doświadczenie mogłyby wykorzystać, żeby ta inspirująca przestrzeń, którą stworzyłaś ze swoim zespołem w Ostródzie, nie była wyjątkowa, żeby przestała być wyjątkowa. Tego bym sobie życzył jako osoba, która też zajmuje się edukacją. Jasne, żeby stała się powszechna, żeby stała się zasadą. Myślę, że ważne jest, żeby widzieć, że każda szkoła jako instytucja funkcjonuje w określonym kontekście społecznym i rozwiązania, które się zrealizowały i które idealnie wpisują się w szkołę numer jeden, nie zawsze dokładnie te same wpiszą się w praktykę każdej innej szkoły. To, co jest najistotniejsze, to zmiana myślenia o edukacji. To zmiana i zgoda na to, że tak jak mówiła moja przedmówczyni przed sekundą, jesteśmy i funkcjonujemy w innym świecie, który jest w permanentnej zmianie i edukacja, żeby była osadzona w realiach, też musi się zmieniać. Natomiast zgoda na to, żeby zmienić jakąś jedną cząstkę. Jest taka opowieść o dziewczynce, która w katastrofie wkłada po jednej rozgwiaździe, przewraca jej życie i wkłada ją na powrót do morza. I ktoś mówi, wiesz, co ty zrobisz, jedne ręce, więc ważne, żeby zrobić te jedne ręce i pierwszy krok. I nie bać się tego, żeby pokonać w sobie strach, zaufać swoim kompetencjom, ale też mieć zgodę na ich rozwijanie. Na pewno warto się inspirować, bo całe mnóstwo inspiracji czerpaliśmy jako dyrektorzy od siebie nawzajem i za nie bardzo koleżeństwu projektowemu dziękuję, odwiedzając te szkoły wzajemnie. Dużo o tym rozmawialiśmy, więc dużo też przestrzeni na to, żeby uwolnić rzeczy, które w szkole przeszkadzają nam się rozwijać i tak funkcjonować. Warto o tym myśleć. I od razu można wzmocnić efekt laboratoriów przyszłości, ponieważ mamy tworzone nowe pracownie i mamy w szkole również studio nagrań do podcastów, które za chwilę ruszy. Mamy warsztatownię, mamy również pracownię VR, mamy szereg rzeczy, natomiast nie do końca w szkole i w siatce godzin jest na to miejsce dla nauczycieli. Tak, musimy tych rzeczy, tych środków pozyskiwać na zewnątrz, warto o tym pomyśleć, żeby to upowszechnić. I także rozwiązania systemowe, również z wprowadzaniem na przykład zadań interdyscyplinarnych, bo można tworzyć dni projektowe, tak jak stworzyliśmy Festiwal Cudów po pandemii, kiedy robiliśmy nowe otwarcie, pokazaliśmy, co się zmieniło w szkole i z czego możemy korzystać. I to były inspirujące, bardzo inspirujące rzeczy. Natomiast, żeby osadzić to, o czym mówił pan dyrektor z ministerstwa, to też budowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron musi mieć przestrzeń na eksperymentowanie i doświadczanie i osadzanie tego w realiach, więc tego czasu i przestrzeni możemy wspólnie poszukać, tak, w rozwiązaniach technicznych. Czasem to wystarczy odpowiednio ułożyć plan lekcji albo mieć zgodę na to, że go zmienimy na dany dzień. O zadaniu interdyscyplinarnym
legendarnym, które miało taki tytuł Człowiek w ruchu i łączyło wyzwania biologii, bo układ mięśniowy, szkielet z plastyką, działaniami artystycznymi. Gdzie i jak przekłada się tak, ta wiedza czy umiejętności na sztukę na przestrzeni lat, jak człowiek był postrzegany poprzez zajęcia wychowania fizycznego do tego, by zobaczyć, jak rzeczywiście to wygląda, jak stymulowanie odpowiednich partii ruchu przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu. Więc tutaj możliwości tak naprawdę są nieograniczone, a pierwszym krokiem jest ta otwartość i gotowość poszukiwania z odrzuceniem niepokoju o ocenę, o strach i o to, że coś nam nie wyjdzie. Jeśli nie zaczniemy, to się nie przekonamy. Dziękuję bardzo. Dzięki, że powiedziałaś o zarówno takim oddolnym, jak i odgórnym podejściu, bo wydaje mi się, że te podejścia muszą się uzupełniać. I ja za chwilę powiem o tym, jak właśnie odgórnie możemy nie tyle nakazowo, ale wspierająco te kompetencje, znaczy ich obecność w polskim systemie wspierać. Bardzo Państwu dziękuję za tę dyskusję. Poproszę o brawa dla panelistów.